wszystkich serdecznie w imieniu swoim, jak i firmy Sensas na finale Sensas Challenge 2022. Znajdujemy się na łowisku specjalnym w Częstochowie, koła Okoń Wodociągi. 8 eliminacji w ciągu roku, które się odbyły. Z każdej edycji eliminacji pierwsza 15 indywidualnie ma prawo startu w tej imprezie. Impreza odbywa się dwudniowo, sobota, niedziela, 4-godzinne tury, więc ciekawi jesteśmy, jak to wszystko się rozegra i najciekawsza rzecz, kto to wygra. Witam serdecznie na łowisku specjalnym koła Okoń Wodociągi w Częstochowie. Łowisko mamy jako no kill od 3 lat. Włożyliśmy tutaj mnóstwo pracy, mnóstwo wysiłku. Dbamy o to wszyscy, cały zarząd koła Okoń z prezesem. Ja jestem gospodarzem tutaj, mam zaszczyt jak gdyby dowodzić tym łowiskiem. Witamy serdecznie. Jesteśmy w Częstochowie na łowisku specjalnym koła Okoń Wodociągi. Ten zbiornik od 5 lat jest łowiskiem specjalnym należącym do koła Okoń Wodociągi. Jest to łowisko no kill, utworzone tutaj na zasobach spółki miasta Wodociągi Częstochowskie. Postaraliśmy się stworzyć tutaj w Częstochowie i właściwie na południu Polski takie łowisko, gdzie każdy na zawodach wędkarskich miałby równe szanse i mógłby połowić te upragnione 10 kg, aby wygrać zawody wędkarskie. Coraz bardziej nam się to udaje i myślę, że wędkarze przyjeżdżający z całej Polski są z tego bardzo dobrze zadowoleni, a przede wszystkim lubią przyjechać tu na ten zbiornik. Jest bardzo dobra infrastruktura, dobry dojazd i przede wszystkim masę ryb. W samym ubiegłym roku zarobiliśmy to łowisko 6,5 tony ryby, typowo ryby zawodniczej, czyli mówimy o jaziu, podce, leszcza. Oczywiście musieliśmy również dorybić troszeczkę karpiem ze względu na zarastanie tego zbiornika, ale od kilku lat dzięki właśnie temu karpiowi to łowisko przestało zarastać. Wiem, że karp nie jest rybą zawodniczą, w związku z tym będziemy sukcesywnie reagować na to, żeby tego karpia było na tym łowisku jak najmniej, a w dalszym ciągu będziemy intensywnie zarybiać jaziem i leszczem, bo wiemy doskonale, że to jest główna ryba, która należy do zawodów wędkarskich. Bardzo się cieszę, że firma Sensas, Sensas Polska z Ernestem Gutkiewiczem na czele chcą w Częstochowie organizować zawody. I właśnie w dniu dzisiejszym zorganizowali finał firmy Sensas. Wystartowało przeszło 80 zawodników, co pokazuje, że to łowisko, jak i firma jest bardzo dobrze postrzegana. Nie wiem, jak będą dzisiejsze wyniki się zakończą. Wczoraj wynikiem 7 czy 8 kilo wygrały zawody wędkarskie. Dzisiaj wszystko się okaże po całym dniu, całym cyklu zawodów. Życzę oczywiście wszystkim wędkarzom przyjeżdżającym do Częstochowy i na zawody firmy Sensas, aby właśnie połowili jak najwięcej, bo to jest podstawa każdego wędkowania. Bardzo mnie cieszy fakt, że ci, którzy niekoniecznie mają szansę, dalej są z nami. Bardzo, bardzo nie duży szacunek dla was. Bardzo duży szacunek i wielki dzięki. Witam was wszystkich na drugim dniu wielkiego finału w Sensasa. Piękna impreza, wielkie zawody, piękne ryby, choć mało. Dzisiaj łowię na stanowisku dosyć dobrym, jeśli chodzi o występowanie karpi. Wczoraj tutaj w tej strefie były duże ryby. Dzisiaj mam nadzieję, jak widzicie, idę wabang, odległościówka. Myślę, że coś to da, jeśli chodzi, da. Wóz albo przewóz. Muszę coś dużego złowić. Małe ryby w tym sektorze nic nie dadzą. Generalnie mega trudna impreza, jeśli chodzi o ryby. Słuchajcie, nie ma leszczy. To wszyscy tutaj chyba byli ustawieni na leszcze. Są płotki i pojedyncze karpie. Potrafiają się karasie, także coś naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach.
dzisiejsza taktyka na dzień dzisiejszy to jest wodę wypić, a ryb nałowić. Taktyka? Złowić jednego karpia. Tak. Odłowić kabana. Tak, i być w czubie. Taktyka prosta. Wczoraj nie udało się, dzisiaj jedziemy z grubej rury tak zwanej. Bieranie jest tak. Wczoraj była dolina, dzisiaj jedziemy na maksa. Łowimy albo dużo, albo wcale. Plan na dzisiaj jest podobny. Łowić drobnicę cały czas i spróbować przypolować jakąś większą rybę. Jakąś bonusową. Mam nadzieję, że plan wypali. Witam wszystkich. Wczoraj niestety nie poszło po naszej myśli, tak jakbyśmy tego chcieli. Sporo ryb zostało w wodzie. Jeśli chodzi o łowienie dzisiaj, to oczywiście nastawiamy się typowo na duże ryby, żeby się jeszcze trochę pobawić, powalczyć z rybami. Wczoraj pogoda nam dopisała, tak można powiedzieć, bez pogody. Wczoraj byłem na stanowisku numer 57, czyli sektor dalej. No, z dobrym wynikiem. Woda jest bardzo trudna, bo w różne sektory są różne ryby i wczoraj wylosowałem sektor A. Założenie było sprawdzić wszystko, i odległościówka, i skrót, i tyczka. Taktyka jest podobna, łowić płotki, dołowić jakieś leszcze, karpie. Łowisko stało się bardzo chimeryczne. Trudno złowić ryby jakiekolwiek. Wczoraj nie było dobrze, zobaczymy dzisiaj o pietruszkę, no to trzeba iść wabank, spróbować duże ryby złowić. I to chyba tylko tyle. Ryba słabo żeruje, wczoraj czwórka sektorowa. Nadzieje już prysły, także nie mamy o co powalczyć, tylko o honor. Zobaczymy. Dzisiaj otwieram sektor B, także prosowałem się słabo. Ale będę walczył i poddaję się. Wczoraj było bardzo dobrze, mówiłem na grobli, wygrałem sektor i to dało mi pierwsze miejsce w całych zawodach póki co. Jak będzie dzisiaj, nie wiem, to jest sektor, który był najgorszy, najsłabsze wyniki. Dzisiaj to muszę ryzykować, no to troszkę gruby, nie? Bym chciał, nie? A jak to wyjdzie, to zobaczymy, no. Wczoraj średnio polowaliśmy na grube ryby, ale też nie było. Siedziałem w B, tam 25. Sama płotka praktycznie. Także dzisiaj idziemy wabank, przynajmniej u mnie. Wczoraj generalnie jedynka sektorowa, zrobiona głównie drobnicą, dwoma karpiami. To jeśli chodzi o zestawy, to jest 3 gramy, 2,5, 1,5 i 2, tak? Nie używam lżejszych z racji tego, że na tym zbiorniku są dużo uciągi, mimo wszystko, że jest to zbiornik jakby nie patrzeć zamknięty. Dwa z przegruntu, dwa ze styku. To tak samo reguluje podczas łowienia. Śruciny, tak jak mówię, są ustawione klasycznie. Wielkiej filozofii tutaj nie ma. Żyłki są dosyć grube z racji tego, jakie tu pływają ryby, czyli główna 16, 18, no i przypony od 12 praktycznie do 16. Wczoraj miałem stanowisko 2 na prawo, na 8 siedziałem, dzisiaj siedzę na 6. I po wczorajszym dniu, no to wiem tylko tyle, że tutaj jest bardzo mało dużych ryb i porównując do wczorajszego dnia, dzisiaj będę łowił bez tyczki, będę łowił samym skrótem, no i ewentualnie będę szukał jakiejś większej rybki na odległości, na maczówce. Więc dlatego dzisiaj skromnie mam przygotowane 2 topy na skróta 5-elementowego. I do tego jeszcze mam właśnie przygotowane 2 maczówki i to będzie dzisiaj wszystko. Wczoraj los mnie rzucił na sektor B, stanowisko 23, piątka sektorowa, więc dzisiaj walczę o wszystko. Taktyka dzisiaj na grube ryby, maczówka asekuracyjnie. No i zobaczymy, co się będzie działo. Cześć, witajcie, jesteśmy na finale, finał Częstochowa, Sensos Challenge. Dzisiaj grobla, a także dosyć trudne łowienie. Dzisiaj będziemy łowili tutaj sąsiad z prawej, maczówka i tyczka. Ja dzisiaj postawiłem tylko i wyłącznie na skróta i na tyczkę. Używam spławików od grama do 4 grama, także szeroka gramatura. Na zestawach tutaj uklejowo-płociowych można powiedzieć od 0,5 grama do 0,7 grama. Też zachowawczo top karpiowy, gdyby te grube ryby podeszły. Mieszanki, których używam, to dosyć standardowo, czyli Lake z Gardonsem, do tego Terra de Somme Noir ze zwykłą somą, no i oczywiście domieszka ziemi bełchatowskiej. Plan jest dosyć prosty, obławiać na 13 metrze te mniejsze ryby, czekać na jakiś bonus, który wczoraj się tutaj pojawił, więc myślę, że dzisiaj będzie dosyć podobnie. Zobaczymy, co dzień przyniesie, ale jestem troszeczkę dosyć grubo nastawiony, stąd wybór na wędkę SW, czyli w Sensasie oznacza to troszeczkę grubsze oznaczenie. No i myślę, że
dzień się zakończy dosyć pozytywnie. Samo co wczoraj robimy, chcemy sprawdzić, co będzie dzisiaj. Wczoraj były grube ryby, których nie udało się wyciągnąć. Dzisiaj nastawiamy się grubi. Wczoraj zająłem 6. miejsce w sektorze. Urwałem niestety dwie ryby, co odbiło się po wyniku. No dzisiaj bez zmian, troszeczkę też gorsza strefa dzisiaj losowanie, ale myślę, że wszyscy pozytywnie nastawieni, ryby są, atmosfera fajna, także zawody, wszystko na plus, pozytywnie. Witam serdecznie, jesteśmy dosłownie 15 minut przed rozpoczęciem drugiej tury Sensas Challenge. Już jestem na prawie końcu szykowania. Bardzo pozdrawiam Wędkarz Pro i chłopaków tam pracujących. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj tak samo fajnie jak wczoraj. Drugi dzień eliminacji, niedziela, godzina 10:30, chłopaki zaczęli już łowić. Wczorajszy dzień obfitował nam w duże ryby. Co prawda były one tak zwanymi bonusami, czyli pojedyncze, ale ryby były od 2 do 4 kg, więc chłopaki naprawdę mieli straszną frajdę łowiąc te ryby, a my oglądając te pasjonujące hole. Udało się wciągnąć. Lecimy to dalej. Pół zawodów praktycznie już za nami. Coraz ładniejsze ryby się pokazują na brzegu. Widać to styczki, widać to smacza. Ze skróta standardowo dosyć małe ryby, aczkolwiek myślę, że to z szybkościowo uwolniętych małych ryb nie jest do końca takie złe. Ja na dzisiejsze łowienie przygotowałem sobie 4-metrowe baciki Sensas Needle Classic pod takie łowienie tych mniejszych ryb. Styczki udało mi się teraz obłowić takiego karpia, dosyć ładnego. Patrząc po sektorze, takie dwa padły na tą chwilę. Na topie karpiowym, guma 3.2 z bocznym slotem, na kiju 794 SW. I myślę, że to nie jest ostatnia ryba dzisiejszego dnia. Myślę, że będzie to miało dosyć duże znaczenie, jak będziemy łowili. Dzisiaj łowimy z pławikami dosyć lekkimi, ale dosyć cienkimi, dosyć grubymi zestawami, dosyć grubymi gumami, ale na relatywnie małych haczykach 3405, 3410 Black Nickel. Dosyć częste donęcanie, myślę, że ma bardzo duży wpływ, donęcanie kasterem, donęcanie haczykówką. Widziałem to po wczoraj, widziałem to po dzisiaj, zdaje to dosyć duży rezultat. Na dzisiaj miałem przygotowaną taką dosyć typową mieszankę, dosyć typowe przynęty. Jedyną taką innowacją, co będziecie mogli zobaczyć tutaj, to konopia. Typowo do podawania z kubka, na skróta, a reszta dosyć standardowo. Trwała dosyć długo z tego względu, że nie miałem bocznego troka, ale generalnie były duże te karpie, na pełnej tyczce wyholowane. Zestaw dość delikatny, bo 14 główna żyłka, 12 przepon. No trzeba podawać kukurydzę, kasterka. Moim zdaniem na pełnej tyczce jest trochę też bezpieczniej, bo jednak tej amortyzacji jest bardzo dużo. Tu dość mocno przeszkadzał wiatr.
takie dodatkowe utrudnienie. No, gdyby nie ten wiatr, pewnie byśmy go wcześniej wyholowali. No trzeba cierpliwie czekać po prostu. Czekać, donęcać, czekać. No jeszcze mam 3 leszczyki takie dosyć ładne. 2-3 płotki, 2 okonki, 2 jazgary. Generalnie wagę robią tutaj duże ryby, więc tak się nastawiłem. Nie starałem się łowić tego drobiazgu. Chociaż tym drobiazgiem również można zrobić ładny wynik. No sprzęt nic szczególnego. Trapper 8800. Dość mocne topy, ale nie też najmocniejsze. Guma 2 mm. Napełniona w środku płynem. To są dajwy, gumy dajwy. Bardzo dobre gumy. Co jeszcze? Spławik standardowy. Dwugramowy i cierpliwość. Cierpliwość, cierpliwość. I regularne dokarmianie. O, koniec. Właśnie usłyszeliśmy sygnał koniec zawodów. Przestajemy łowić. Nagrody przyszykowane. Czekamy tylko na zwycięzców. Osiem pięćset do 80 jest w sektorze A. Dobrnęliśmy do końca. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że tak czy inaczej dobrnęliśmy w tak dużym składzie do samego końca i naprawdę bardzo, ale to bardzo serdecznie gratuluję zwycięzcom, ale nie tylko. Tym, którzy łowili do końca i z wiarą, że się uda. Nie każdemu się udało. Niestety to jest nasze piękne wędkarstwo. Okej, w porządku. Przejdźmy może do samych wyników i do nagrodzenia tych najważniejszych dzisiejszego dnia. Słuchajcie, mistrz może być tylko jeden na miejscu pierwszym dzisiaj z 3 punktami sektorowymi. W ogóle są 3 razy 3 punkty sektorowe. Wagą 16 280. 3 punkty sektorowe. Miejsce pierwsze Kmieć Łodziwierz. Brawo! Gratuluję. Łodziwierz, gratuluję. Naprawdę piękny wynik. Również 3 punkty sektorowe. Suma wag 14 650. Miejsce drugie. Sobusiak Kamil. Drużynowo. Gratulacje jeszcze raz. Kolejne 3 punkty w generalnej klasyfikacji 3 punkty sektorowe. Wynik wagowy, suma 9810. Miejsce trzecie. Prymas Robert. A jednak. Gratuluję. Ryta Grobla ci wczoraj pomogła. 4 punkty sektorowe. Całe szczęście była tylko jedynka, nie musiałem wagi liczyć. Pawła Garkadiusz. Miejsce czwarte. Miejsce piąte. Kłokowski Marcin. Brawo. Gratulacje. 6 punktów sektorowych. 1/6 była Urbański Tomasz. Łowca Boleni, tak? Pogromca Boleni. Słuchajcie, 7 punktów sektorowych miały 3 osoby. Najwyższą wagę 7640, miejsce siódme, Tyczka Aleksander. Kolejne 7 punktów sektorowych, miejsce ósme, waga 6140, Maryjowski Adam. I kolejna siódemka, 7 punktów sektorowych, trzecia siódemeczka, miejsce dziewiąte, suma wag 4980, Starosta Bartłomiej. I na miejscu ósmym, co prawda, znaczy przepraszam, na miejscu dziesiątym 2 ósemki sektorowe. Waga też niewielka, ale zwycięża z wagą 9760. Majewski Bogusław, miejsce dziesiąte. Brawo. Pamiętaj, Jakub miał też ósemeczkę i 9100, niewiele, kurczę, no ale miejsce jedenaste. Finał Sensors Challenge 2022 przychodzi do historii. Czas zacząć nowy sezon 2023. Czekamy na Was. Zapraszam serdecznie.